Witam widzowie serdecznie. Wleciał kolejny zwiastun, tym razem to The Marvels, także jak zwykle obejrzymy reakcja, omówienie i tak dalej, wiecie jak to jest, taka sama procedura jak zawsze. Więc dobra, bez zbędnego przedłużania, bierzmy się do roboty. Kapitan Rambo! Co pani wyrabia do jasnej Jest Fury, dobra. Chcę się zbliżyć do tego portalu. Machnę dla pana parę pomiarów. Halo? Monika? Halo? Wciągnie ją. No i wciągnęło, oczywiście. Nick Fury? Czołem! To jakiś test do Avengersów? Co? Gdzie jest kapitan Rambo? Zaraz, what? Dobra, Monika jest gdzieś tu. Karol? Co jest? Co jest? Mam całą reakcję. Dzień dobry. My tutaj do Kamali Khan. Mrs. Marvel. Okej, więc nasze moce są połączone. Mam kontrolę nad energią światła. A ty, mam taką teorię. Teraz pani pokażę. Nie! Ile jeszcze razy? Dzień dobry. Gdzie jest nasza córka? Tam, gdzie byłaś ty. Aha, dobra! Kotek! No jest dziwnie to bardzo. Zaraz, co, Loki? Jesteśmy ekipą? Nie jesteśmy. No jeszcze czego. Marvels. Marvels. Listopad 23. Ej, dobrze jest, widzę. Dobra, po kolei. Trzeba przejrzeć wszystko dokładnie. Stacja kosmiczna Fury. I teraz tak, po kolei. Tu jest Monika. Ona w ten portal wchodzi, dobra. I w jej miejsce pojawia się Mrs. Marvel. Dobra, czyli okej. Jak używają mocy, to się teleportują. W sensie jedna użyje mocy, to pojawia się tam, gdzie jest druga. Dobra, jakoś tak w każdym razie. Ej, to wygląda dobrze, naprawdę. Ona ląduje gdzieś tutaj. Dobra, Karol ląduje tutaj w pokoju. Co jest? Co jest? Czekaj, jeszcze raz coś tym... O, rany. Dobra, nie oglądam jeszcze Mrs. Marvel, jest tam gdzieś przede mną, ale dobra. Już wiem, czego się spodziewać. Dobra, co tu jeszcze? Dzień dobry. My tutaj do Kamali Khan. Dostałam się? Nie dostałaś się. Chyba, że będzie tak jak było z tym, z Modokiem. Nie wiem, czemu po prostu jak się tak przypomniało. Dobra, okej, ona się tu cieszy, dobra. Kontrolę nad energią światła. A ty, mam taką teorię. Teraz pani pokażę. Nie! No i centralnie wyskakuje Karol. No. Ile jeszcze razy? Dzień dobry. Gdzie jest nasza córka? Tam, gdzie byłaś ty. A jest tutaj i mamy jakiś... I mamy kotecka! Pięknie, kotecek jest fajny. Dobra, a ja jeszcze chcę rzecz zobaczyć. Czy to jest jakiś wariant Rokiego? Czy po prostu kobieta ma podobny strój do Rokiego? Bo ja przez chwilę dosłownie się zastanawiałem, czy to nie jest aby Roki. Bo wyglądała podobnie do Rokiego. Dobra, co tu jeszcze jest? Jakiś pojedynek mamy tutaj. Jesteśmy ekipą? Nie jesteście ekipą, nie ma mowy. Ale dobra, w każdym razie, ej, to wygląda naprawdę spoko, widzowie. Jakby, nie wiem, po prostu sam trailer sprawia, że to dobrze wygląda po prostu. Nie wiem, co ja więcej powiedzieć. Jest dobrze. Ja już tam gdzieś właśnie strzałem, bo ja sobie oglądam go dopiero teraz wieczorem, ale mi wcześniej chłopaki mówili, że naprawdę jest dobrze, że efekty dobrze stoją. I nawet gdzieś mi wyskoczył artykuł, gdzie było napisane, ten film ratuje piątą fazę. Fakt, że piąta faza się dopiero zaczyna, a jeszcze nie wiadomo, co ze strażnikami, ale jest dobrze. Jak dla mnie ten film jest całkiem spoko, także w listopadzie będzie na pewno na co iść. No dobra, w takim razie kończymy. Szybka reakcja, no ale niezbyt tu szczerze, jak dla mnie niewiele to jest pokazane. Niewiele się dowiadujemy jak dla mnie. Po prostu widzimy, że będą sobie dziewczyny, będą połączone moce i tak dalej. Jest spoko w każdym razie. No i to już będzie na tyle w tym odcinku. Także jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!